No siemano, siemano, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. W sobotę i w niedzielę odbyły się półfinały Pucharu Anglii. Pierwszy półfinale wygranym w sobotę. Arsenal wygrał z Manchesterem City 2 do 0. No, jak już nie spodziewałem się zwycięstwa City, ale Arsenal ostatnio dobrze gra, pokonali Liverpool. Teraz City. Może jeszcze Puchar Anglii wygrają. Bramkę dla Arsenalu w 19 minucie strzelił Aubameyang, a asystował mu Nicolas Pepe. Później dla Arsenalu drugą w 73. Pierwszej strzelił znowu Aubameyang, a asystował mu Tierney. No i koniec meczu, no. Później to już tylko zmiany. No, City już, kurde, chyba bez żadnego trofeum skończy ten sezon. Nie, skończy, bo oni grali ten F Puchar Ligi, wygrali. Bo w finale to są Villa, grali i wygrali. I przechodzimy do następnego meczu, który odbył się wczoraj. Chelsea wygrała 3 do 1 z Manchesterem United. No i mamy Derby Londynu w finale, no. Rewanż za Ligę Europy. Arsenal kontra Chelsea. Pierwszą bramkę dla Chelsea to w 40. Kurde, nie mogę powiedzieć. W 11 minucie doliczonego czasu gry pierwszej połowy był ją Olivier Giroud. Później w 46 zdobył ją Mount. Później w 85 dla United strzelił Bruno Fernandes z rzutu karnego. Gdzie to jest? A, jeszcze dla Chelsea samobójczo strzelił jeszcze Maguire. No i mamy w finale Chelsea Arsenal, no. Może być ciekawy mecz, obie drużyny ładnie zagrały. Ciekawe kto wygra. Moim zdaniem Chelsea, ale poczekamy, zobaczymy. United, no United chyba w tym sezonie też nic nie wygra. Ale ten, jak przyszedł ten Bruno Fernandes, to ich gra się polepszyła. Dobra, to na tyle. Dzisiaj pewnie będzie jeszcze odcinek o ocenianiu transferach Legii Warszawa na ten sezon. Opowiem i ocenię ich jako kibic klubu, więc czekajcie na ten odcinek. A na razie to na tyle, do zobaczenia i na razie elo.